Pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszną potrawę. Będzie to fasolka po bretońsku, bardzo popularna w Polsce, no i przede wszystkim na Kujawach. Do przygotowania będę potrzebowała 0,5 kg namoczonej fasoli. Będzie również potrzebna kiełbasa, mam również około 0,5 kg i wędzonka, 30 deko wędzonego boczku i 30 deko kości wędzonej. Będzie potrzebna również cebula, mam już tutaj pokrojoną w kostkę, są to dwie średniej wielkości cebulki. Będzie potrzebne tak około 0,5 l bulionu drobiowego. Będzie potrzebny również koncentrat pomidorowy, opakowanie 250 g, około 3 łyżek mąki, 3 łyżki masła, a także 3-4 łyżki śmietany. Z przypraw wykorzystamy majeranek, taka solidna czubata łyżka, świeżo zmielony czarny pieprz, sól i będą również potrzebne takie przyprawy jak liście laurowe, tak 3-4 i około 5 ziaren ziela angielskiego. Wykorzystamy także olej kujawski. Ja dodam do naszej potrawy również papryczkę chili, ponieważ lubię dosyć pikantne potrawy, ale jeśli przygotowujemy ją dla dzieci albo po prostu nie lubimy zbyt ostrych potraw, no to tej papryczki nie musimy oczywiście dodawać. Zaczynam od ugotowania fasoli. Najpierw wrzucam do gara kość. Następnie fasolę. Zalewam wodą. Wrzucam liście laurowe i ziarna ziela angielskiego. Włączam gaz i będę gotowała do miękkości fasoli. Potrwa to mniej więcej od godziny do półtorej. Fasola się gotuje, a ja w międzyczasie pokroję boczek i kiełbasę. Część kiełbasy kroję w plastry, a część w półplasterki. Ostrą papryczkę chili drobno siekam. Nasz wywar, w którym gotuje się fasola, zaczyna przepięknie pachnieć, no, dzięki temu, że jest tam umieszczona wędzona kość. A ja w międzyczasie zabieram się za przysmażenie boczku. Mam już dobrze rozgrzany olej na patelni, niewielką ilość i będę podsmażała do zarumienienia. Boczek mam już przyrumieniony, cudownie pachnie, a zatem pora na kiełbasę i będę dalej podsmażała. Na patelnię wrzucam cebulę oraz papryczkę chili. Wszystko dokładnie przemieszam, odrobinę zmniejszę gaz i będę podsmażała do wyszklenia cebuli. Cebulkę mam już ładnie zeszkloną, a zatem przyprawiam solą. Takie nie za duże 3 szczypty, świeżo zmielony czarny pieprz oraz majeranek. Oczywiście przecieram w dłoniach, wtedy szybciej uwolni swój aromat. I podsmażę jeszcze minutkę, dwie i przełożę do garnka fasolą. Fasola jest już miękka. Za moment odleję nadmiar wywaru. Pozostawię około centymetra, żeby fasola się nie przypaliła. Wyjmę oczywiście kość i przerzucę zawartość patelni i będę gotowała jeszcze około 10 minut. Zbliżam się do końca, fasolka dochodzi, a ja przygotowuję do niej pyszny sos. Rozpuściłam na patelni 3 łyżki masła i teraz będę dodawała mąkę, tak około 2-3 łyżek. Robię to powoli i cały czas mieszam.
mąkę mam już rozprowadzoną. Wrzucam teraz koncentrat. I wszystko przemieszam. Dolewam bulion. Dokładnie mieszam. Sos powinien mieć gładką konsystencję, a zatem ja jeszcze odrobinę doleję. I za moment zaprawię śmietaną. Ja dodałam tutaj w sumie około pół litra bulionu. Dodaję teraz śmietanę, łyżkę zamieszam, sos nabiera przepięknego koloru i kolejna łyżka. Sos jest już gotowy, zobaczcie jaki uzyskał przepiękny kolor. Przerzucam sos do fasoli. Wszystko dokładnie wymieszam i podgotuję danie jeszcze około 5 minut. Moja pyszna fasolka po brytańsku jest już gotowa. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Bardzo dobrze również smakuje. Jeszcze odrobina świeżej natki pietruszki i jeszcze tutaj z boku listek i potrawa jest gotowa. Przygotowanie nie jest zbyt skomplikowane, a jest naprawdę bardzo smaczna i bardzo sycąca, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.